Tak jak już widzicie po tytule, my się już nie przyjaźnimy. Julia przyszła dzisiaj do mnie z tego powodu, żebyście już nie zadawali tych pytań mi i jej. Czy już się, jeszcze się przyjaźnicie? Czemu nie jesteście razem? Czy wy się nie spotykacie? Czy wy się jeszcze w ogóle znacie? Tak, bo te pytania są bardzo uciążliwe i po prostu jest ich masa. Miałyśmy jedną poważną kłótnię, po której mamy do siebie jakikolwiek uraz i dlatego przychodzimy z tym filmikiem, żeby tak jakby zakończyć pewien etap i się pożegnać. Was pożegnać no, myślę, z naszymi osobami. Znaczy z tobą, na moim kanale. Myślę, że należy wam się takie wyjaśnienie. Może krótkie, ale po prostu myślę, że zrozumiecie to. No nie ukrywam, jest mi bardzo przykro i podejrzewam, że wam teraz też jest przykro. Ale taką decyzję podjęłyśmy, więc Jula ma chłopaka, ja mam chłopaka, mamy swoje życie. No i... No nasze drogi po prostu się rozeszły i... A tak naprawdę to żartujemy i przychodzimy dzisiaj do was z filmikiem, jak bardzo się znamy. Kto się dał nabrać, możecie napisać w komentarzu, bądź na premierze, te osoby, które są na premierze. O, tak. Tak, przygotowały. My się przyjaźnimy, bo jest dużo pytań. Okej, to sprawdzę, że mamy chłopaków i mamy swoje życia, ale to nie oznacza, że skreśliłyśmy siebie z tych żyć, tak? I nigdy się nie pogodziłyśmy na tyle, żeby no, w ogóle... bez kitu. Nie, u nas nie było takiej kłótni, no chyba, że może ja coś odwaliłam, to może jakaś była. No, ale mam gościa w nowym studiu, nigdy jeszcze nie miałam gościa, więc uważam, że Julia to jest najbardziej odpowiednia osoba, która może być jako pierwsza, więc... słodko. Więc mamy po 20 pytań, jeżeli się nam nie uda odpowiedzieć na 3/4 z nich. Słuchajcie, też jest taka sprawa, że nie widziałyśmy się przez jakiś miesiąc. No, może coś takiego. No, więc też nie dziwcie się, jak po prostu będziemy, nie wiem, zakłopotane myśląc o jakimś pytaniu czy odpowiedzi. Zwłaszcza, że nie znamy tych pytań i dlaczego się nie widziałyśmy miesiąc, bo też było bardzo dużo nauki i no i w sumie tak. I w sumie tak, więc zaczynamy! To jest dosyć proste pytanie, ale myślę, że będzie znała na to odpowiedź. Czego najbardziej się boję? To miało być proste. Tak. Możesz dać to w aspekcie życia, możesz dać to w aspekcie... No dobra, to nie podpowiadam. Poczekaj, muszę się zastanowić, cięcie. Nie wiem, pierwsze co mi przyszło na myśl jeżeli chodzi o życie, to jest to, że samotności i takie utraty najbliższych osób. Tak, to też. To po części mogę ci coś dać, ci pół punkta, jak powiesz to, czego się najbardziej boję i normalnie sikam, jak to widzę, to 3/4 osób w Polsce się tego boi. Pająki! Tak! A z tymi walniesz jakieś trudne i nie będę wiedzieć, ja też mogę proste, ile mam rodzeństwa? Dwa. No, imiona podejmę, że będzie ci łatwiej, no. Kasper i Milka. No. Kim chciałabym być w przyszłości? Jak ja mam określić ten zawód? No, chciałabyś pracować w mediach i wyjechać na studia. No, Wrocławie. I tak studiować chciałaś. Tak. A dokładnie taki jeden zawód, co bym mogła najchętniej robić. Bo w mediach możesz być, ja nie chciałabym być dziennikarką, tylko... Ja nie wiem, jak to się nazywa. Menadżerką. O Boże. Dobra, zaliczę ci punkt, bo w mediach, okej. Okay, to... Na jaki profil chodzę do szkoły? W Biolchem. Z czym? Z ratownictwem medycznym. Ile mam subskrypcji na kanale? 138 tysięcy. Tak, brawo, no. Ostatnio było 137. Wymień moich trzech najbliższych przyjaciół. Dobra. Ja. Mhm. Kuba Nowak. Mhm. No dobra, możesz dwie. Ewentualnie jeszcze. Do tego. Wymieniłaś jeszcze raz. Aha, no dobra, no Kuba, ja, Jowita. W którym roku mnie poznałaś? W 2015? Tak, bardzo ładnie. Myślałam, że nie będziesz tego pamiętać. Ile jestem ze swoim chłopakiem? Też to chciałam ci dać. Około, no powiem ci, że jutro nie będzie kolejny miesiąc. Dobra, no to jeżeli jutro będzie kolejny miesiąc, to ty byłaś ze swoim chłopakiem później niż ja, więc daję ci 3 miesiące. No jeszcze są 3, teraz będą 4 jutro. No to jutro 4. Mhm. No, to git. Git. Okej, okay. Jaki jest mój ulubiony serial, który już obejrzałam? Nie będę ich. Nie wiem! Nie! Co ty oglądałaś? To jak to się nazywało? Ja wiem! Możesz opisać, możesz opisać. Ale nie wiem, no, bo wiem, że oglądałaś to, wysyłałaś mi snapy i się bałaś też tego trochę. I przyszedł twój chłopak i też z nim potem to oglądałaś. Tak. O tym myślę. Tak.
I to się nazywa Stranger Things. O, no, o Jezu. Mój ulubiony wykonawca. Najprostsze, co ci przyjdzie. Kamil Bednarek. Dobra, ja chciałabym mieć na trzecie imię. Mówiłam ci o tym, trąbiłam i nie mogłam mieć, ponieważ święta Katarzyna już jest i nie można dawać trzeciego imienia, jeżeli się ma na pierwsze święta. Jezu, będę strzelać, bo nie mam pojęcia, nie pamiętam. No. Magda. Tak, Magdalena. O. Wow. Też prostytkie, mój ulubiony kolor. No dobra, masz takie same ulubione kolory jak ja, tak podejrzewam. Ale taki od dziecka taki, że może nie mam go wszędzie i we wszystkim, ale... Różowy. Nie. Szary? Mm-mm. Szary to mam. Czarny? Nie. Biały? No to nie zgadłam, jaki? Pomarańczowy. Och, zielony, żółty też, taki jaskrawy. No, pomarańczowy najbardziej, taki od dziecka, no, zawsze tak. Mi się wszystko podoba. To tak dobra przypomniało mi się, to nie no. To, że nie wiedziałam, dobra? Moje ulubione danie. Spaghetti, w sensie makaron z pesto. Dobra, okej. Okay. Każdy to zapamiętał, ale już rzadko je jem, więc teraz się nie mylę. Przejadło ci się. Przejadło mi się trochę, ale było moim ulubionym daniem, to prawda. Ile mam cioć, w sensie sióstr mojej mamy. Sióstr twojej mamy? Mhm. To ile twoja mama ma sióstr, tak? O to no, ci chodzi? Tak, ile moja mama ma sióstr? Jedną. Nie. No dwie? Nie. No to nie wiem. Trzy. Mhm. No to chciałam. Tak, Ksena, no. Blipka. Tak. I Kicza, ta co ma majkę. A no tak. Lubię pizzę z ananasem czy bez ananasa? Bez. Czemu mnie obrażasz? Pizzę z ananasem? Uwielbiam pizzę z ananasem. Uwielbiam hawajską. Lubię. Czy nie jedliśmy razem takiej pizzy? No bo ty nie lubisz ananasu, to jak ja z tobą ją zjeść. Wolę spodnie czy spódniczki? No spodnie, oczywiście, że spodnie. Dobra, to jest proste, jakie jest moje ulubione miasto w Polsce? Wrocław. No dobra. Bez zastanowienia to było... Bez zastanowienia. Okej, no to ja też tam podam pytanie, jakie miasto mi się podoba i gdzie mogłabym wyjechać? Kurczę, Kasia, no, byłyśmy tam razem też. Warszawa! Blisko jest Warszawa. Mhm. A nie, nie? No jak to? Poznań! Chciałam to powiedzieć! Mój ulubiony kolor. Jeden. Szary. Tak. Po kolei, bo potem się zgubię, ile mam wrogów. Czy w ogóle mam? Tak. Ja tu mogę odpowiedzieć tak albo nie. Nie, mogę ci później powiedzieć. Czy no tak, dobrze, dobrze, no. Ty masz, masz. Okej, moja droga, jaki jest mój znak zodiaku? Ja twój znam. Ja nigdy nie pamiętam, przysięgam. No ja... Bliźnięta. A ty masz raka. Kiedy mam urodziny? 0807. No dobra, nic. Już mieli biec. No właśnie, chciałam powiedzieć. Wolę dzień czy noc? Co ty byś wybrała, no? I co ja bym wybrała? Ja bym wybrała noc. No, że to jeszcze się no, zastanawiasz. O matko boska. Moje ulubione zwierzę. Piesek albo królik? Królik. Tak, ale to liczę ci, bo no, pieska też lubisz, bo chciałaś mieć pieska. Tak, chciałam mieć pieska, ale psów się czasami boję, a królików, wiesz. Ile lat nagrywam na YouTubie? 7. Tak! Myślałam, bo pamiętam, że na tym wszystkim mówiłaś, już nagrywam 4 lata. I musiałam sobie doliczyć. Ja nawet tego nie pamiętam, że to mówiłam. Czy wyszłabym bez pomalowania? To oczywiście, oczywiście nie dokańczaj, wyszłabyś. I wychodzisz. No ale kiedyś by ani ja, ani ty byśmy nie wyszły. Teraz się specjalnie pomalowałyśmy na filmie. Tak, bo to żeby się... nie było. No, bo ja się byłam bez makijażu cały... Kilka miesięcy już chodzę z makijażu do szkoły. Dobra, na jaki składnik w lekach jestem uczulona? Możesz wspomóc się internetem. Na P na pewno, na P jestem pewna, że to jest tak, na P. Tak, mogę ci powiedzieć, że to jest na P. Penicylina? Tak, bardzo ładnie. Nawet nie sprawdziłam na internecie. Jak mam na drugie imię? No nie robi tego! Nie pamiętasz? Na O. Już ci podpowiem. Ola. Oliwia. Oliwia. Ja mam rodzeństwo łącznie z biologicznym. Na dwójkę. No dokładnie. Ole i? I? Krystian. Tak. McDonald's czy KFC? No, no to ja postawiłam na KFC, bo często chodzisz. No, nie, już nie, czy... Boże, być... Ej, nie często, nie byłaś, no, ale KFC, no. Moja ulubiona piosenka Selena Gomez. Po angielsku mi jeszcze coś dało. Strzelę. No. Okej, okay, back to you. Nieważne jaką piosenkę byś wymieniła, każda jest moją ulubioną, okej? Okay? Jaki lubię kolor oczu innych? Brązowe. Ile lat mieszkam w tym domu? Tutaj. Od urodzenia. Bardzo ładnie, teraz ty. Trudniejsza, bo nie wiem, czy będziesz wiedziała, jak chcę nazwać swoje dzieci. Patryk. No, brawo. Patryk jako chłopiec, tak. A dziewczynka, to nie wiem, może... Podpowiem ci,
Żeby nie było tak ciężko, Emilkę chciałam tak nazwać. Tak? Kornelia. Dobrze. Dobra, liczba, która kojarzy się ze mną. 16. Tak. Czy chodzę na jakieś zajęcia taneczne w tym obecnym momencie? Teraz nie, ale chodziłaś. Brawo! Do dwóch. Brawo! Pamiętasz! Myślałam, że ci nie mówiłam, że pamiętam. Nie chodzę. Wymień jedną moją wadę i jedną moją zaletę, ale muszę się z tym utożsamić. Julia Jarota jest wrażliwą, pomocną osobą. No, a wadę? To ma wada. A wadę? Julia Jarota nie ma wad. masz wadę wzroku. Wygrałam. Dobra, teraz czas na kalendarz z Yves Rocher. Proszę bardzo, już go bardzo dobrze znacie. I otwieramy od 12 do 18. Bo tak podzieliłyśmy. Bo w środę będzie następny filmik, który musicie oglądać. Widzicie, jak to jest w ogóle. No, ja mam 13, to nie mam, coś innego. Jezu, jakie malutkie, to są chyba jakieś perfumy. Perfum body lotion. No to możesz pokazać takie małe perfumiki. 14 i 15. Zresztą tak 15. Żel do mycia ciała. Ja mam kredkę, ale tylko zobacz jaki kolor. A to jest kredka chyba do ust? A nie, eyeshadow and liner. To jest cień do powiek i przy okazji eyeliner. 17, 16. I 18? Wyciągałyśmy. Tak, 18 już wyciągałyśmy. W sensie będziecie mieli na kolejnym odcinku. Tak. No, balsam do ciała pod prysznic. O, właśnie, zabrakło mi słowa. A ja mam maskę i krem, czyli dwa w jednym. Więc fajne produkty, bardzo mi się podobały. I teraz przechodzimy do herbatek. Będziemy wam czytać i przy okazji trochę pokazywać. Lula zaczyna. Od 12. Madame Butterfly. Herbata zielona. Zielone to ja lubię. Ja mam sen nocy letniej, herbata czarna, ale patrzcie jak ładnie wygląda. Sen nocy letniej? Tak. Fajno, no tak mi. Dobra, przybierz tam. Ej, w ogóle zobaczcie jakie to jest śliczne, zanim ja wam przeczytam co to jest. Już wam mówię, wesołych świąt, herbata czarna. A ja mam zimowy czar i zieloną. I tutaj jak widzicie wszystkie takie składniki. Ej, te zasuszone. I te dwie są najładniejsze, proszę. Możesz paznokcie pokazać. Tak, a właśnie, nie pokazałam nowych paznokci, mam reniferki. Kraina łagodności, herbata owocowa. Zobaczcie, jakie macie tu duże w ogóle. A wiecie, że to można jeść? Jak się napije to herbatę, nasiąkniesz i to są normalnie owocki. Tu mam jesienna, ja myślałam, że to jest napisane jesieniara. Herbata czarna też. To było cudowne. Tak. No i to by było na tyle z kalendarza. Pozdrawiam wszystkich, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie obraziliście na to, że zrobiłam taki... Czy w ogóle możecie pisać w komentarzach, czy ktoś to uwierzył? Bo jestem ciekawa. Jestem dość ciekawa w sumie. Także subskrypcja, dzwoneczek, like. Pa, pa! Boom!